Wielbiciele starych samochodów i motocykli będą się prezentować w sercu miasta. Wokół ratusza zaparkuje kilkadziesiąt pięknych aut. Będą m.in. Mercedesy, małe i duże Fiaty, Polonezy, BMW i wiele innych. Zlot to będzie jednocześnie taki pokaz, prezentacja tych pojazdów. One zostaną ustawione wokół ratusza. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby przyjść z dziećmi. Też zapraszamy zobaczyć te samochody. Będą konkursy zarówno dla posiadaczy samochodów, jak i dla publiczności. Będzie prezentacja, właściciele ciekawszych pojazdów będą mogli o nich opowiedzieć. Organizatorzy są pewni, że druga edycja będzie równie udana jak ubiegłoroczna. Mieliśmy dużo ciekawych pojazdów, między innymi dwa samochody nieistniejącej marki Borgward. Ale dominowały samochody wyprodukowane w krajach demokracji ludowej, maluchy, inne samochody z tego. Podczas zlotu będzie można nie tylko obejrzeć zabytkowe i klasyczne samochody, ale też porozmawiać z ich właścicielami. Będą konkursy i prezentacje najciekawszych pojazdów. O 16 z kolei auta przejadą ulicami Lubina, by zaprezentować się mieszkańcom. Swój przejazd zakończą w Parku Leśnym.